Jak skorygować końskie kopyto? Pierwszą czynnością, którą powinniśmy zrobić, to jest pomiar kąta tego, o którym mówiłem w poprzednim filmie. Ten kąt wynosi w prawidłowym kopycie 30 stopni. Zanim zaczniemy cokolwiek obcinać, musimy zmierzyć ten kąt. Tutaj widzimy, jak to zrobić. Robimy to po jednej i po drugiej stronie kopyta. Kąt powinien wynosić 30 stopni. I tutaj widzimy. Czy ten kąt w zasadzie się zgadza? Widzimalnie widzimy, że tutaj jest troszeczkę za niska piętka, czyli już wiemy, że przy korygowaniu tej puszki musimy oszczędzać tył kopyta. Taki pomiar wykonujemy po jednej i po drugiej stronie. Po jednej i po drugiej stronie kopyta jednej strony drugiej strony. I tutaj z tej drugiej strony mamy jeszcze niżej niż z poprzedniej, tego tutaj nie widać, ale to tak jest. Tutaj widzimy oderwaną, widzimy oderwaną tą ścianę tutaj na takiej długości. To świadczy o tym, nawet gdybyśmy tego kąta nie mierzyli, to świadczy o tym, że to kopyto jest lekko wykrzywiona, czyli kość kopytowa jest lekko wykrzywiona do wewnątrz, co u koni bardzo często się zdarza. Ta strona jest przeciążona, więc szczególnie musimy tutaj uważać, żeby nie obniżać tej, tej zewnętrznej części zewnętrznej części kopyta. Obcinamy samą ścianę puszki kopytowej. W jakim momencie tą, my, tą, 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 tą ścianę obcinamy. Ona w zasadzie powinniśmy ustalić tak, że jeżeli wyrasta więcej jak pół centymetra ponad powierzchnię podeszwy, to to już jest sygnał alarmowy bardzo mocny, żeby ją skrócić, dlatego że wtedy działają na tą ścianę bardzo mocne siły i właśnie dochodzi do takiego sytuacji, jak jest tutaj po, po wewnętrznej stronie, czyli do odrywania się od tej ściany, od kości kopytowej. Tutaj widzimy, ta korekcja polega na tym, że bardzo mocno oszczędzamy tą wewnętrzną piętkę. Nie, praktycznie nie robimy tutaj nic z nią. gdyby ją obniżyli, to jeszcze bardziej byśmy wykrzywili tą kość kopytową na wewnętrzną stronę i to oderwanie i ta krzywizna by się pogłębiała. Obcinamy tutaj, wyrównujemy pilnikiem. Mierzymy jeszcze raz, sprawdzamy czy ten kąt się zgadza z jednej i z drugiej strony, jeżeli się nie zgadza. Poprawiamy jeszcze raz, żeby sprowadzić to właśnie do tego kąta, o którym mówiłem 30 stopni. Zapu... Zapiłowujemy tą krawędź puszki. I właściwie... A i teraz jeszcze tutaj taka dodatkowa sprawa. Ja skróciłem tą. To jest jakby takie naturalne działanie kopyto. Kopyta takie przeciężone, na naturalny sposób się samoistnie skraca. Skraca sobie kąty. Więc ja tutaj minimalnie skróciłem tą yy, skrócenie, takie spiłowanie tego kąta sworowego powoduje tutaj mniejszy, mniejsze siły, które działają na, ten, na, na tą część kopyta. To też yy, no jest yy, w jakiś sposób odciążenie kopyta, czyli tutaj tą, te, te siły, które tak koń może czuć na krząsce kopytowej, one się zmniejszają i, i t, yy, to spiłowanie powoduje, że ściana kopyta jest mniej narażona na oderwanie się od tej kości kopytowej, bo w tym kopycie akurat mamy taką sytuację, że ono jest całkiem niezłe, natomiast no jest lekko wykrzywione do wewnątrz, tutaj tak jak mówiłem po tej stronie widać po tej stronie właśnie widać tutaj oderwanie się tej, tej, tej ściany, to jest spowodowane właśnie przeciążeniem się wykrzywieniem się kości kopytowej. Więc oszczędzamy tutaj już wyjątkowo tą Tą część. I teraz w zasadzie z tym kopytem nie robimy nic więcej. Ja tutaj się wycinam takie luźne elementy, możemy to wyciąć, ale to wcale nie jest konieczne. Możemy w ogóle tego nie robić. Możemy tego nie wycinać, może to zostać, to koniowi nic mi nie przeszkadza. To nie jest mis Polonia, tylko y, kopyto, które ma działać. I tutaj musimy jak najmniej wycinać elementów tego kopyta. One są wszystkie w, y, potrzebne. Teraz tak, czyścimy i taki zabieg, który powinniśmy robić nie tylko przy okazji y, werkowania kopyta, czy tam obcinania kopyta, tylko, tylko w zasadzie codziennie. To jest roztwór, tak jak już kiedyś w innym filmie mówiłem, zapobiegający y, y, działaniu mocznika na kopyto. Spirytus 95% z lekką domieszką dziegciu. Bardzo dobrze to działa, Pozbywamy się mocznika. Utwardzamy kopyto, utwardzamy podeszwę i tak jak tutaj widać, nie wolno wycinać tych ścian wsporowych. To co tutaj jest, to co tutaj jest, ta cała ściana wsporowa, ona tak powinna właśnie zostać, to nawet jest dziwne z tej strony tak samo, one są tutaj takie trochę archaiczne, ale są. Nawet sama nazwa, ściana wsporowa, czyli coś tutaj wspiera w tym kopiecie i to ludzie z reguły wycinają, właściwie nie, nie wiadomo dlaczego. Tego, tego nie powinniśmy nigdy robić. Te ściany wsporowe powinny zostać. Tutaj tak samo wycinanie wycinanie tutaj tych kątów sporowych po, po połączenie yy, połączenie tego kąta sporowego z, ze strzałką, to jest notoryczne, ludzie to wycinają, to jest nieprawidłowe, tego się nie powinno robić, to osłabiamy kopyto zupełnie niepotrzebnie. Tutaj tak to wszystko powinno zostać, tak samo nie wycinamy podeszwy, nawet jeżeli mamy taką sytuację, że ta podeszwa jest płaska, to też jej nie ruszamy, bo jeżeli ona jest płaska, to znaczy, że kopyto takie płaskiej podeszwy potrzebuje z różnych względów.